Witam w poradniku do gry Enshrouded. W tym odcinku powiem wam, jak odblokować świecący zielony kamień. Świecący zielony kamień będziecie mogli odblokować dopiero po drugich podziemiach Hollow Halls, dlatego że wymagany jest do tego warsztat, który odblokowujemy właśnie po drugich podziemiach Hollow Halls, czyli w Biesiadnej Kniei. To jest dokładnie tutaj, są te podziemia drugie, głuche grobowce. I jak już pokonacie bossa, zdobędziecie sobie taką czaszeczkę, głowa upadłego cyklopa, to dzięki temu stworzycie w bazie tam właśnie ten warsztat u niego. I potem oprócz tego, jak już będziecie w tych podziemiach, nie zapomnijcie sobie nafarmić toksycznego szlamu, ponieważ właśnie z toksycznego szlamu tworzy się te zielone bloczki. Natomiast żeby je stworzyć, no to musimy oczyścić ten zielony szlam. No i do oczyszczenia tego zielonego szlamu jest właśnie potrzebny ten warsztat. Zaraz wam to pokażę, całą procedurę. Jak już oczyścicie ten szlam, to wam się po prostu, jak weźmiecie oczyszczony szlam, to wam się odblokuje od razu przy stole warsztatowym możliwość tworzenia zielonego bloku. Dobra, teraz się przeteleportujmy. Teraz się przeteleportujmy do... z powrotem do... do naszej bazy. I teraz z tym zielonym szlamem idziecie do... Muszę się nauczyć w końcu jego imienia. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Ale zaraz, bo tutaj przecież warsztaty i tutaj powinien być napisany ten pan. Czy go tutaj nie ma? W każdym razie tłocznia ektoplazmy się nazywa ten nowy warsztat, a on się nazywa kolekcjoner, ale on jeszcze tam jakieś imię miał, ale mniejsza z tym jego imieniem. Kolekcjoner w każdym razie. Będę go nazywał kolekcjoner. Idziecie więc do kolekcjonera. Tworzycie sobie u niego ten warsztat, który tu widzicie. Tłocznie ektoplazmy to się nazywa. Takich składników potrzebujecie do tego. Dużo ektoplazmy, fragmentów potrzeba. Właśnie tą głowę upadłego cyklopa. Sztabki miedzi, węgiel, drzewny, kamień, kłody drewna. Po stworzeniu tej tłoczni robicie sobie oczyszczony szlam. Jak widzicie, wytworzenie go, nie wiem, czy to jest błąd, czy po prostu zapomnieli dodać czasu tworzenia. On tylko klikniecie i od razu się wytwarza. Po podniesieniu tego z maszyny natychmiast wam się odblokuje możliwość tworzenia tego bloczku tutaj przy stole warsztatowym. To jest świecący zielony blok. Jak widzicie, tutaj jest on do stworzenia. Wymaga kamienia i oczyszczonego szlamu. Jak on wygląda? Akurat mamy teraz noc. Idealnie. Ja sobie tutaj wezmę młoteczek. I zaraz sobie zobaczymy, jak on wygląda. Bo mam go tutaj oczywiście przygotowanego. No, zielony jest, on tak lekko świeci. W porównaniu na przykład do tego białego, to ma naprawdę lekkie światło. Podobnie jak wszystkie inne zielone, nie ma żadnych, jak inne zielone bloczki, nie ma żadnych ozdóbek. Nie ma tutaj na nim żadnych ozdóbek. Po prostu jest taki kwadratowy. Jak widzicie, nie świeci mocno, zwłaszcza na przykład schody. On, żeby troszkę mocniej świecił, to musi być na przykład właśnie ściana, coś takiego, bo nie świeci mocno. Na przykład schody to słabiutko w ogóle nie świecą prawie. No i tak ten bloczek wygląda. Także możliwość jego odblokowania jest dopiero, jak już te drugie podziemia przejdziecie Hollow Halls, czy tam puste hale. Dzięki za uwagę i do kolejnego zapraszam.